Poeci podziemia, słowo i czyn to tytuł wystawy, które Muzeum Armii imienia generała Emila Fridolfa Nila w Krakowie przygotowało wspólnie z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Tą wystawą chcemy nawiązać do 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, akcji Burza, największego czynu zbrojnego polskiego państwa podziemnego. Słowo i czyn. Wystawa poświęcona pokoleniu młodych poetów. Pokoleniu, które walczyło nie tylko karabinem, ale walczyło słowem. Na wystawie prezentujemy 21 sylwetek poetów. To portret pokolenia II wojny światowej. Pokolenia, które za wierność wartością, za wierność słowu, które głosiło, zapłaciło najwyższą cenę. Serdecznie zapraszam wszystkich do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ulica Wita Stwosza 12, na spotkanie z wielką poezją czasów II wojny światowej.